Dzisiaj bardzo smutne wieści. Odbył się wykot dzisiaj w dzień. No i niestety tak to wygląda. Wszystkie młode w łożyskach. Łożyska samica zjada po porodzie. Oblizuje młode. Taki zabieg higieniczny. Zjada no wszystko praktycznie, co tam pozostanie wydalone przy porodzie. Młode zimne, wszystkie lodowate. Cały miot niestety stracony. Caluteńki. Wszystkie. Zero oznak życia. Wszystkie martwe. Bardzo przykry widok dla hodowcy. No niestety i tak się zdarza. Bardzo dużo młodych. Ciężko powiedzieć. Ona jest ze mną pierwszy. To jest pierwszy poród w mojej hodowli, ponieważ to jest samica teścia. Może po prostu się czuła nieswojo. Posprzątałem jej 2 tygodnie temu. Może zaburzyłem jej już jakieś tam właśnie te gniazda. Może tu gdzieś coś jej ją zaniepokoiło. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo ona już miała młode i wykoty były udane. A tutaj jak widać, no niestety się nie udało. No, także na 5 samic okoconych jest 4. Także i tak wynik jest ogólnie dobry. Pomimo strat. No niestety w hodowli straty są. Dlatego królików się rodzi też tak dużo. No. Także dzisiaj przykra wieść. Ale dobre są takie, że mamy 4 mioty pełne. Bo straty były nieduże. Były jakieś, ale nie aż tak duże. Także cóż, odpocznie sobie samiczka, damy jej ze 3 tygodnie, niech się z tym oswoi, posprzątamy jej tu i spróbujemy jeszcze raz. To tyle, hej.